Witam Was, moi drodzy, gorąco i serdecznie. Ja jestem Juken, przed nami drugi odcinek z Hotel Business Simulator. No i moi drodzy, za chwilę będziemy kontynuowali to, co było w pierwszym odcinku, ale w 100% kontynuować nie musimy, nie możemy wręcz, bo niestety, no niestety, gra nie zapisuje się automatycznie, nie ma czegoś takiego jak kontynuuj grę. Kiedy klikałem na load, to w ogóle nie było zapisu. A przypominam sobie, że zapisywałem, także chcę to sprawdzić, dam Wam za chwilę info, feedback, czy to faktycznie tak działa, nie chcę tu za dużo robić. Ja postaram się te 4 pokoje urządzić dokładnie taki sam sposób, w jaki poprzednie urządziłem, dokładnie kupując te same rzeczy, więc no po prostu już nie będę Wam tego, moi drodzy, pokazywał. Kupię te wszystkie rzeczy tak, jak kupowałem, czyli no w tym momencie po 4, no myślę, że tak kupowaliśmy, to kasy nam powinno, moi drodzy, starczyć. Natomiast no jest to niezbyt fajne, że tak to wszystko tutaj wygląda. No szkoda, szkoda, moi drodzy, wielka szkoda, bo no kurczę, save nam przepadł. Na szczęście to jeszcze jest bardzo taki początkowy etap, więc nie ma co tutaj płakać. Ja jestem też wyrozumiały, gra jest we wczesnym dostępie, więc też myślę, że możemy im to wybaczyć, natomiast jeśli sytuacja się powtórzy, no to już nie będę, kochani, tak zadowolony i szczęśliwy. Dobrze, więcej kasy chyba nie mamy, 3900, czy co jeszcze? Aha, bo my tam jeszcze podłogi zrobiliśmy. No niestety na to nam kasy, moi drodzy, nie starczy. Będę musiał rozegrać, paru klientów obsłużyć. Także ja sobie, słuchajcie, te pokoje niestety jeszcze raz będę musiał urządzić. No myślę, że zrobię to w sposób bardzo podobny, jak było poprzednio. Zresztą za chwilkę zobaczycie, Wam pokażę. Nie ma sensu, żebym robił to w kółko, to samo, co robiliśmy w poprzednim odcinku razem z Wami. Coś się zapoznałem, więc myślę, że teraz pójdzie mi to szybciej. Już wiem, gdzie co jest, gdzie mam spać, co mam robić, ale zobaczcie. Urządzić pokoi na pewno za pierwszego dnia nie uda mi się, bo mamy już godzinę 16, tu w ogóle czasu nie można spauzować, to jest naprawdę dla mnie bardzo uciążliwe, a ci z Was, którzy no, dobrze mnie znają, wiedzą, że jestem osobą bardzo, bardzo z pozytywnym nastawieniem do wszystkiego i żebym ja na cokolwiek narzekał, w ogóle nie lubię narzekać, więc no to, że jestem bardzo niezadowolony z tego, że na przykład nie można czasu zatrzymać, no to o, czy że save me przepadł, no to sami rozumiecie, że no to już jest jakiś konkretny powód. No nic, ja się biorę do roboty, moi drodzy, nie pamiętam, jak ja to miałem poustawiane, tak chyba jakoś. Postaram się to w miarę odtworzyć, no i zobaczymy, jak się sytuacja powtórzy i znowu się to nie zapisze. Spróbujmy zrobić escape, save game, niby jest save, zapisz, niby się zapisało, no zobaczymy, może jakiś błąd popełniłem, aczkolwiek wątpię. Dobra, zobaczymy, moi drodzy, przekonamy się. Ja to w każdym razie robię. No na pewno stan kasy będzie inny niż był w poprzednim odcinku. Widzicie, wszystko na nowo pokupowałem, wszystkiego po 4, także zobaczymy. No zobaczymy, jak to, moi drodzy, będzie. Także widzimy się za chwilkę, jak to ogarnę. No dobra, moi drodzy, jakoś tam to ogarnąłem do podobnego poziomu. Oczywiście opinii mamy mniej, no bo jakby tylu klientów nie zdążyłem jeszcze obsłużyć. I słuchajcie, naszła mnie pewna myśl tutaj. No bo zobaczcie. Sprzątacie pokój, macie tą lodówkę na alkohole, tak? Musicie ją za każdym razem po każdym kliencie uzupełniać w 100%, czyli zużywają ci klienci cały alkohol. Jeden taki karton z alkoholem kosztuje $25. Czyli to, że klienci nam płacą, moi drodzy, te $60 za noc, to tak naprawdę nie jest do końca prawdą, bo oni nam płacą nie $60, a jedynie $40, czy właściwie 35, bo te 25 trzeba odjąć za ten alkohol. Oczywiście, jak widzicie, tutaj pani wzięła, jak widzę, na 3 dni, także to jest o tyle fajnie, że zarobimy $180, a za alkohol płacimy tylko 25, no to już ma sens. Tutaj pan wziął na jeden dzień, no to na nim już zarabiamy tylko 35. Ten na 2 dni, no to już lepiej. I też na 2 dni, także rejestrować ludzi na jeden dzień to tak średnio. Jak tam z naszymi opiniami, bo dopiero widzę, mamy 5, a ja nie rozumiem jeszcze do końca. Aha, bo jedna osoba dopiero wystawiła. No to, moi drodzy, idąc tym tropem myślenia, jeśli jeden klient będzie w 100% zadowolony, wystawia 5 gwiazdek, to my, aby zdobyć te 100 gwiazdek, czy tam 100 łapek w górę, potrzebujemy 20 klientów i wtedy nasz tutaj ranking chyba wzrasta. Nie różni, już teraz Wam nie pokażę, bo niestety pokoje są zajęte. Natomiast, moi drodzy, czy są wszystkie zajęte? Tak, wszystkie są zajęte, więc Wam nie pokażę. Natomiast zmieniłem, jedyna różnica jest taka, że jest inny rodzaj łóżka w dwóch pokojach i inny telewizor, bo tam nie widziałem jakiejś wielkiej różnicy. Kupiłem to łóżko za 300. No zobaczymy. Można te meble stopniowo wymieniać, żeby tutaj te poziomy wzrastały. Natomiast tak patrząc obiektywnie, moi drodzy, no to tu z mebli, no to już cudów nie powymieniamy, bo też są, no jedynie pierwsze, co chyba by, słuchajcie, mnie, moi drodzy, no kusiło, to zmiana tych umywalek i tych kibelków na chociaż po prostu zwykłe, standardowe, i to bym chciał w każdym pokoju zmienić, i zwykły prysznic, bo na to się, słuchajcie, tu patrzeć nie da, no i zwykła wanna, także to będą moje pierwsze inwestycje, które chciałbym zrobić, bo na to się patrzeć nie da. Ten telewizor, widzicie, no jest spora różnica w cenie, natomiast zobaczymy, jak to da. I tu jest jeszcze coś, jest jakaś klimatyzacja chyba, niby daje 15, czyli lepsze niż ten wentylator, no nie wiem. I tutaj jeszcze szybkiej prędkości internet, no niby router w sensie, no zobaczymy, to się zobaczy. Jeśli chodzi o jakieś tam dekoracje, no żeby jeszcze jakieś tam wieszać, słuchajcie, obrazy, na razie nie wiem. Ja bym w ogóle to chciał jakoś fajnie zaprojektować. No i tu mam jakieś też inne lampy, no ja chyba nie wiem, czy nie mam standard przypadkowo. Więc lamp akurat już byśmy nie zmieniali. No z drinkami to tutaj mamy jeszcze jakiś minibar. Niby daje większą tutaj... no nie wiem, więcej punktów. No tutaj byśmy sobie troszkę nabili, gdybyśmy pomalowali, ale jak widzicie, ostatnio malowaliśmy w poprzednim odcinku i nam niestety, widzowie, kasy już nie starczyło. No i zobaczcie, jak ten czas szybko leci. Już mamy 19:30, pokój 107 się zwolnił. No i, moi drodzy, za wiele pewnie nie zdążymy posprzątać nawet, bo zaraz mi ten tutaj śpioch, kurczę, jeden zacznie znów ziewać. No i zobaczcie, to jest taka ciągle rutyna, że trzeba te pokoje sprzątać. W pewnym momencie pewnie to się już nudne zacznie robić. Powiem Wam szczerze, tak mi się wydaje, że to już w pewnym momencie zacznie być męczące. Nie wiem, czy tam można jakichś pracowników, tu jeszcze jakaś kiełbaska leży, no to już jest norma. Nie wiem, czemu te kiełbaski, słuchajcie, leżą. Niektórzy są strasznymi tutaj nie wiem, straszne offleje niektórych, ale... tak czy inaczej, no ja nie mogę patrzeć, moi drodzy, na te kibelek, na ten prysznic, na ten zlew, już nie mówię o wannie, więc to jest pierwsza rzecz, którą z pewnością bym chciał, no tutaj wymienić, nie? Tutaj telewizora, tutaj nie mamy telewizora wymienionego, przy czym nie będzie nas chyba stać na wymianę łóżka i wymianę telewizora, przy czym nic nam to nie zmieni co do ceny całego pokoju, więc myślę, moi drodzy, że to nie ma po prostu sensu w tym momencie bawić się z... gdzie to się szło? Tutaj. Nie ma sensu się, słuchajcie, bawić z wymianą telewizora czy łóżka, bo nam docelowo nam to nic nie da. To znaczy nie dostaniemy więcej za dobę, bo jakby to nam nie zmienia, tylko jakby wizualnie. No przypuszczam, bardzo prawdopodobne, moi drodzy, jest to, że jeśli byśmy oczywiście tą całą łazienkę brzydką wymienili, na co nas nie stać... trzeba by policzyć, ile by to w ogóle kosztowało. Natomiast jakbyśmy całą łazienkę, słuchajcie, wymienili, to jest szansa, żebyśmy weszli na wyższy level. Nie wiem, jakie tam są progi. Przypuszczam, jest 20, 40, teraz jesteśmy na 60, czyli pewnie następna stawka by było $80, bo wątpię, żeby było to $100. Także tak mi się wydaje. Dobra, pokój 107 mamy w sumie gotowy i ja raczej... powiesiłem na schodach. Ja raczej bym tutaj, słuchajcie, wymiany na telewizorze nie robił, tym bardziej, że jak sprzedajemy telewizor, to też na tym tracimy. Tak, zaczyna Królewicz nam śpiewać, no uwielbiam. A tu jeszcze coś zostało, kurde, czekajcie, widzicie? Nie zauważyłem, bo tu ja nie wiem, co to, kurde. Dobra, posprzątane, czyli pokój 107 jest prawdopodobnie gotowy, ale nie wiem, czemu w komputerze to też tak nie pokazuje, że jest do posprzątania, no to tylko widzimy, że jest wolny. No dobrze, to panią będziemy musieli do tego świeżo zwolnionego... A nie, bo tu jest 107. Się zwolniło trochę pokoi, to ja tu mam co robić. Dobra, to do 107, a zostaje nam 106 i 108. No widzicie, to nie jest tak, moi drodzy, kolorowo. To z tego sprzątania trochę tu będzie. Wiem, że w świecie realnym tak to wygląda, więc absolutnie, słuchajcie, nie narzekam. Pewnie jest więcej... w świecie realnych ludzi, którzy też są takie fleje, idą do hotelu i taki syfko sobie zostawiają. Chociaż ja wam powiem szczerze, naprawdę, moi drodzy, szanując jednak tych ludzi, którzy muszą tam sprzątać, mi by było wstyd po prostu wyjść i po sobie zostawić taki bałagan. Naprawdę, jakoś... A, już nie mamy alkoholi, widzicie? Także to też jest niestety minus. Dobra. Także mamy minus, widzowie, mały, że... Chcę posprzątać, a... No ty drzesz tą kalawę. Ale to jest tak wkurzające, powiem wam szczerze. To jest naprawdę irytujące to ziewanie co chwilę jeszcze tak... Tak perfidnie głośno. Jest to tak irytujące, te mrużenie oczu też, bo tak naprawdę bardzo bym chciał coś zrobić z naszym hotelem. Tak jak widzicie, staram się, coś tu, jakieś porządki robię, tak? A nie jestem w stanie, moi drodzy, nic zrobić, bo... Dobra, zobaczmy, czy się coś stanie. A, nie zamówimy, dobra. Mamy cztery pokoje, także będzie na jeden na pokój. Idziemy wyprać tą. Strasznie mnie wkurza to ziewanie, słuchajcie, to jest tak irytujące. Tutaj ja wiem, że może twórcy chcieli tak zrobić, natomiast to wmuszanie tego spania też jest troszeczkę bez sensu, bo zobaczcie, to miałoby sens, gdybyśmy my mogli skalę czasu ustawić, gdyby ten czas tak nie zapier papier. I ja na przykład nie jestem w stanie umeblować więcej, dwa pokoje, że ja bym na przykład chciał, słuchajcie, sobie spokojnie meblować, tak? Wiecie, bo lubię projektować, jakoś pomyśleć, gdzie co rozłożyć, a tu nie ma na to czasu, bo ten czas tak zapieprza. Jeżeli my chcemy, moi drodzy, jakoś to ogarnąć, to my musimy naprawdę mocno się spieszyć i to cała koncepcja jest piździec. Już nie mówię o sprzątaniu pokoi, bo jak sami widzicie, no 4 pokoi, jakby tak 4 klientów jednego dnia nam pokoje pozwalniało, to my nie jesteśmy w stanie tych 4 pokoi posprzątać, bo czas leci tak szybko. A wiecie, że porównując też do świata realnego, to tak to nie wygląda, nie? Wkurza mnie to. Strasznie mnie wkurza. To ziewanie to jest naprawdę do zmiany, bo na dłuższą metę wam powiem szczerze, chyba 107 miałem robić. Na dłuższą metę to mi się już na przykład, nie wiem, już nie, 107 nie. A, tutaj jeszcze nie byliśmy. No widzicie, 106 jest też do zrobienia. Także mnie to tak irytuje, że mi się na przykład głowa już boli od tego, słuchajcie, ziewania jego. Całkiem serio wam mówię, widzowie. Nie dość, że mnie głowa boli. Jakoś to mrużenie oczu też mnie irytuje. Także... No. 106, no. Także wiecie, że ja rzadko kiedy narzekam. Naprawdę musi coś być mocno niedopracowane i ja się jakoś tam nigdy nie spinałem z tym realizmem, że wszystko ma być 100% realistyczne, no bo tak nie jest. Ale uważam, że każdy z nas powinien móc, jeżeli komuś na przykład odpowiada, że ten czas tak szybko leci, spoko, no mi to nie odpowiada, bo jeśli ja chcę, no nie wiem, ogarnąć pewne rzeczy, czyli też i mieć klientów, wiadomo. Zobaczcie, tu jest trochę roboty, żeby ten pokój ogarnąć, tak? Ja nic do tego nie mam, że to musimy robić. Czekajcie, gdzie ten worek na śmieci nam się... Dobra, chyba mam ze sobą, nie wiem, bo mi z ręki zniknął. Chyba posprzątana 106. To pościel trzeba wyprać. Także to ziewanie tego gostka jest irytujące. Tyle wam mogę powiedzieć. Poza tym, że oczywiście śpimy w jakiejś piwnicy, no w jakichś lochach, totalnych lochach. Ja rozumiem, że zaczynamy i nie mamy kasy, to sobie śpimy. Wiadomo, że to tak byłoby jeszcze do zaakceptowania, przy czym nie rozumiem czemu, jeżeli jest wolny pokój, który jest, no hotel jest moją własnością, tak, ja jestem właścicielem tego hotelu, to dlaczego ja w tym, kurczę, własnym łóżku, które sam kupiłem, nie mogę się przespać, moi drodzy. Nie rozumiem tego, dlaczego goście mogą tu spać, a ja nie mogę, nie? Dobra, widzicie, no i 106 nam się zrobiła do czyszczenia, bo 108 to chyba ogarnęliśmy. Była 106 jeszcze. Mi się wydaje, że ogarnęliśmy 108. Widzicie, jakby też nie do końca... A co jest? Czemu ona tam się inaczej świeciła? Przecież to jest posprzątane. To co jest nie tak z tym... Coś jest, albo teraz się pogubiłem. O co chodzi, że 108 jest na szaro? Wiecie, że ja nie widzę różnicy? Znaczy w sensie, że jest posprzątane i jest nakryte. Nie wiem, o co chodzi. Dlaczego w komputerze jeden pokój się świeci na szaro, a drugi na żółto? Bo rozumiałbym to tak, że zobaczcie, na żółto mamy 106, no to rozumiałbym, o co chodzi closet, że zamknięty, to, ale to na szaro, a to jest w ogóle na biało. Czyli, że w ogóle nie zajęty. I 106 jakby nam się świeci na żółto, czyli tak jakby była do posprzątania, no ale przecież posprzątałem. Słuchajcie, posprzątałem z tą 106. Kasy, jak widzicie, no teraz nie mamy za dużo, trzeba tylko te alkohole pilnować, żeby uzupełniać. To tak jak mówię, się średnio opłaca. O co chodzi z tą 106? Czemu ona nam się na żółto świeci? Nie wiem, za drzwiami jest jakiś śmieć, może jeszcze się ukrył? Nie ma. Po prostu tak jakbym, wiecie, coś przeoczył, nie? Tak rozumiem, że... No jest pościel wymieniona, sobie stoi tutaj ten telewizor niestety badziewny, jest wentylator. Nie wiem, ten wentylator mam umyć, czy co mam zrobić? Czy kibel się zatkał? Ale tego się chyba nie... Słuchajcie, tego się chyba nie czyści. No nie. Nie mam co czyścić. Dziwne, jest to dla mnie niezrozumiałe, na przykład o co chodzi, że 106 jest na żółto, czyli tak jakby było coś nieryn, a 108 w ogóle jest na biało. Czym się to różni? Zapraszamy do hotelu, moi drodzy, zapraszamy. No, powiem wam, nie chcę tu, no i zobaczcie, nie chcę na razie tutaj wniosków jeszcze wysuwać. Natomiast, moi drodzy, no... Dodajmy do 108. Powiem wam tak, mało jest tych pokoi wbrew pozorom. Mało mamy do dyspozycji jakiegoś działania. Widzę, że klienci z góry płacą, to jest fajne. Więc raczej tego hotelu nie przebudujemy tak, jak ja bym sobie tego życzył. Według mnie gra nie jest warta swojej ceny, ale to już ciekawe, jaka będzie cena na Steamie po 25 maja. Natomiast no jest to kit. Jest to tak, ja nie chcę jeszcze tutaj, mówię, ocen dawać, polecimy jeszcze troszkę z tą serią, coś tam postaram się zmierzyć z tym. To wszystko też zależy, co wy napiszecie w komentarzach. Chociaż też zauważyłem, że często jak coś jest takim kitem totalnym, to też wam się to podoba. Może przez moje prowadzenie fajne i kurczę śmieszne. Natomiast, aha, tutaj nie można. Puk, 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 puk. Pukamy komuś, a zobaczmy, co jest na górze w ogóle. Nie też są tak samo pokoje, nie? No właśnie. Tu w ogóle nie rozumiem, po co jest tyle wolnego miejsca, co my z tym możemy zrobić. To jest moim zdaniem miejsce do zagospodarowania. Jeśli my tutaj nie mamy wpływu, nie wiem, na tą podłogę, na te ściany takie odrapane, no to oj, wlazłem w panią. O, jakaś pani sportowczyni przyszła, co to? Nie, nie sportowczyni, tak tylko do góry wygląda na sportowczynię, a tak... A nie za ładna, nie obrażając, no ale to tylko klientka do... Jezu, jakie ona ma brwi, słuchajcie, w ogóle jak chłop wygląda z przodu. Nie no, brwi to ma okropne, nie? Mogłaby sobie zrobić. Dobra, zatrudniamy ją na czyna, zatrudniamy. Wynajmujemy jej 106 i nie rozumiem. Teraz tak, jeśli chodzi o te opinie, no bo jak widzicie, opinie nam wszyscy na 5 wystawiają, więc jest dobrze. Tutaj jest chyba kwestia pracowników, ale rozumiem, że ja chyba jeszcze... Ja jeszcze chyba nie mogę zatrudnić, bo pewnie nie mam odpowiedniego poziomu sklepu, czyli muszę te 100, tutaj coś muszę pewnie te 100 gwiazdek, tych 100 lajków uzyskać, aby wejść na jakiś wyższy level, powiedzmy, rozwoju. No do 100 gwiazdek, jak widzicie, trochę nam jeszcze zajmie, no bo jeżeli jeden klient daje tylko 5, znaczy tylko, no mógłby zawsze dawać jedną, nie? Ale jeżeli jeden klient daje 5, no to troszeczkę to zajmuje. No i 107 nam się zwolniła, no i tu przychodzi zaraz pewnie klient, a my już będziemy ziewać znowu. Znaczy nie my, tylko ten gamoń, którym ja chodzę. Idź mi z tym, kurde, gałganem stąd, bo... No patrzcie, no już trzeba sprzątać, no dobra, no posprzątamy. No się nie zesraj czasem. Wiesz, gdzie mam te twoje e? O, wiesz, gdzie mam twoje e. Tutaj ta pani chociaż aż takiego bajzlu nie zostawiła. Jestem ciekaw, od czego to zależy, że niektórzy Ale też to tak z tym bałaganem jest też niedopracowane moim zdaniem. Tak, to widzicie, tutaj jakieś chipsy wiszą, nie wiadomo na czym, także troszeczkę to mogli dopracować moim zdaniem. Tak bardzo widać, że ktoś to zrobił na szybko. O, tylko nam jedna pani, słuchajcie, dała 2 gwiazdki. Dlaczego ona nam dała 2, a nie 5? Widzicie? Pani nam dała 2 gwiazdki, bo nie było posprzątane. No ale widzieliście, że ja tam sprzątałem. Słuchajcie, sprzątałem. Ja musiałem o czymś zapomnieć w tym pokoju, że... Musiałem coś o czymś w tym pokoju zapomnieć. On się świecił na żółto, czyli faktycznie był traktowany jako nieposprzątany. Jedyne może to jest to, że ja nie poszedłem wyrzucić worka na śmieci do kosza na śmieci, czy do kontenera. Dobra, idziemy spać tam pierdzielnie, będę stał nad tą pralką, bo przecież no... Wiecie co, no to jest jedyna rzecz, która mi tak daje do myślenia, że nie było posprzątane, ale z drugiej zaś strony, no to przecież w samym pokoju było posprzątane, bo widzieliście, no jeszcze chwilę temu się zastanawiałem, tak? Czemu on się świeci na żółto, czemu inny jest na biało? Zobaczmy jeszcze tutaj może. Lobby, 107. No nie mamy pościeli, no to rozumiem, że... Eru, nigdy nie mogę trafić, gdzie są te pokoje. Rozumiem, że jedne są parzyste, drugie nie. No bo zobaczcie, tu posprzątane jest, alkohol wymieniony jest. Teraz daję pościel, więc teraz ten pokój powinien się świecić, słuchajcie, mi ładnie. No jest posprzątane, nie? No kurczę, widzicie, może na suficie jakieś śmieci są. No nie. Co ja tu jeszcze mogę sprzątać? Nie wiem, ten wazon to jest, nie wiem, ktoś śmieci powrzucał do wazona albo do kwiatka? Albo za szafkę ktoś śmieci wrzucił? No nie wiem, no nie widzę tu żadnych śmieci. Pod łóżkiem raczej nie, za łóżkiem też chyba nie. No nie wiem, już tak wiecie, troszkę syja ja robię w tym momencie, ale no jest to trochę bez sensu. No i co, pójdziemy i pewnie będzie, moi drodzy, nadal na żółto się ten pokój świecił. Widzicie, 107 się świeci na żółto. Nie rozumiem, nie ogarniam tego, nie? Bo jest to takie dla mnie dziwne. No słuchajcie, musimy jakieś zamówienie zrobić. My wymieniamy te alkohole, no to musimy domówić niestety. Nie wiem, czy ja bym chciał jakoś kasę tracić na jakiś barek czy na coś. Nie wiem, co tu bym mógł jeszcze dostawić. Kurczę, no chciałbym przemalować te ściany, ale jak widzicie, to nie jest, moi drodzy, takie to proste. Ale wiecie co? Może zróbmy tak. Będziemy na raty wszystko, słuchajcie, wymieniali. O, tu jakiś koleżka już czeka. Poczeka pan chwilę, bo może akurat będzie pan mógł mi więcej zapłacić. Zobaczmy, jakie są wolne pokoje, bo ja będę na raty pewne rzeczy wymieniał na droższe, ale tu tylko 107 mamy wolną, to tym bardziej musi pan poczekać. Szkoda, że ten dostawca, kurier, kurczę, gałgan jeden tak wolno jedzie, zobaczcie, no i wlecze się, kurde, i czas tracimy. Potem zaraz przez takiego gagatka, że mi tak wolno jedzie, no stój tą landarą, kurde, gdzie jedziesz, stój, daj mi ten towar, już, alo, no stój, chłopie. No bo ci na pakę wskoczę i tyle będzie, no i widzicie. Nie da się niestety gościa zatrzymać. To też jest niedopracowane, bo ja nie rozumiem, czemu pod drzwi nie podjeżdża z dostawą, tylko jedzie tam. Zmieńcie to, twórcy, bardzo was proszę, zmieńcie to, bo będziecie sobie naprawdę robili... Wy będziecie jako twórcy gry robili sobie złe opinie przez takie pierdoły. Mnie na przykład to mega, słuchajcie, zniechęca do gry, dobra. Będę szczery całkowicie, słuchajcie, mega mnie to zniechęca. Chcę się pozbyć stolika, bo tam chyba jakiś inny sobie stolik. Co? Ja ten... A, bo to jest ten sam pokój, wejer. Widzę, po co ja ten stolik kupowałem? Ale tutaj jest ten? Tutaj nie ma wiatraka, dobra. To dobrze, to... Cicho, gościu, czekaj, chwilę tam. A przecież mi dzwonił, jajkami se podzwoń. Dobra. Daliśmy wentylator chociaż gościowi. Ja się pomyliłem z tym, kurde. No i 107 nam się też pali na czerwono, na żółto, także nie wiem. Czyli ja się pomyliłem, moi drodzy, bo ten stolik... Ja chciałem ten za 150 zamówić. I go... A, no chciałem go zamówić, ale go nie zamówiłem. Dobrze. Okej, czyli te, co mam w ekwipunku, 2 stoliki można sprzedać. Za dużo ja kasy za to nie dostałem. Kurde, kupuję za 100, a dostaję 50. Pół ceny tracimy, widzowie. Że nie opłaca się sprzedawać. W sumie nie pomyślałem. Mój błąd, bo mogłem sobie zostawić, słuchajcie, te stoliki. Bo w tym momencie sprzedałem 2 za 100, czyli jak będę chciał kupić 2, to 100 więcej będę musiał zapłacić, czyli 2 stówy. A mogłem sobie zostawić do następnego pokoju, który bym odblokował. Mój błąd. Widzicie, tak nie robić. 100 jesteśmy przez to w plecy. Wiadomo, no raz na jakiś czas zdarzy się być w plecy 100. No. W sumie pierwszy raz nie będę sobie pluł w twarz, że pierwszy raz mam 100 w plecy. Ale mogliśmy tego, moi drodzy, uniknąć. Mogliśmy tego uniknąć. Według mnie ta gra jest nudna, bo jest tutaj, brakuje... No, 109 się zwolniła. Akurat wymienimy może tutaj stolik. Słuchajcie, tu brakuje paru rzeczy. Brakuje paru rzeczy, jeszcze nie wiem jakich, ale... No mało tych pokoi jest, funkcje, rzeczy są wszystkie jakieś tam bardzo... A, dobra, to może dlatego nie było posprzątane, bo mi... Dobra, teraz by to wyjaśniało może, moi drodzy, wszystko. Teraz by, słuchajcie, to wszystko może wyjaśniało. Bo ja nosiłem przy sobie ten na śmieci, czyli wniosek jest taki, że jeżeli noszę... Ale to bez sensu, no bo ja ze sobą noszę wór na śmieci, a nie w pokoju. Czyli by wyjaśniało, że jak nie wyrzucisz śmieci, to pokój jest nieposprzątany. Czyli teraz, żeby było dobrze... Dobra, to za chwilę się tym zajmiemy. Tu bym chciał wymienić stolik. Tu bym chciał, kochani, stolik wymienić na ten lepszy. O, taki fajny stolik, no. Nie wiem, czy to coś tutaj nam zmienia. A tu jeszcze jest, słuchaj. No i już ziewa. No coś tam się zmieniło, ale wiecie co? Tu mamy coś, co nie wiem, co to jest. Co to jest? Mamy coś, co ma opis, a czego nie można skorzystać. Nie wiem, co to jest. Coś ma... A, to może to są te śmieci, słuchajcie. Które mamy w ekwipunku. Dobra, to wiecie co? No to idziemy śmieci, widzowie, wyrzucić, nie? Dobrze, że tam, dobrze, pan poczeka, bo muszę śmieci wyrzucić, bo mi pan potem będzie marudził i złe opinie wystawiał, że jest bałagan, a przez to, że ja śmieci nie wyrzuciłem. No to jest zupełnie niedopracowane, słuchajcie. Tak bez sensu, to, że ja noszę śmieci przy sobie, no jakby wyniosłem te śmieci z... Słuchajcie, z tego. Ale nadal to coś mam, nie wiem, co to ja noszę przy sobie, co to ja mam. Mam przy sobie coś, co nie wiem, co mi przypomina. No ale zobaczcie, 109 sprzątaliśmy, no... Kurwa, no. Nie, naprawdę, coś tu jest niedopracowane w tej grze. I znowu będzie marudzić ten ktoś, że jest nieposprzątane, a przecież jest. Sami widzicie, że jest. No ja nie będę za każdym razem się domyślał, o co im chodzi. Bez sensu jest to zrobione. I drodzy, kompletnie, kompletnie... A czekajcie, czy ja jej... Teraz się zawiesiłem. No właśnie, pościeli nie wyprałem. Ha. Pościel muszę wyprać, moi drodzy. Może tego zapomniałem zrobić, dlatego to się świeci. Czekajcie, to teraz się przekonamy. A sprawdźmy, jak wymienię pościel, czy nadal będzie ten pokój się świecił na żółto. Czy tam pomarańczowo w zasadzie, nie? Bo jeżeli tak, no to jest jakiś błąd, to jest masakra. A jeżeli... Nie, to znaczy, że no nie jest wymieniona pościel, więc jakby pokój jest niegotowy. Fajnie, powinno moim zdaniem w tym właśnie w recepcji być to pokazywane, który pokój jest gotowy, który jest zajęty. Zajęty pokazuje spoko, ale do wyczyszczenia powinno być na innym kolorze, a wolny, a czysty też powinien być inaczej zaznaczony. No to są tak proste rzeczy, tu nie ma przecież, słuchajcie, żadnej filozofii, moi drodzy. Nie wiem, jakoś powiem wam szczerze, że... Znowu ten gościu zaczął mi ziewać i mnie aż łeb od tego rozbolał, jak ja słyszę to jego ziewanie. No i słuchajcie, jest wszystko w może przez tą ostrość, naprawdę, jak ja widzę tą ostrość, aż mnie naprawdę głowa boli, denerwuje mnie to. Strasznie. A, 109. Widzicie? Dobrze, zgadza się. Czyli to jest kwestia tej pościeli. Dobra, czyli ja nie dopilnowałem. A teraz mamy 106 do posprzątania. Ej. Dobra, czyli mniej więcej wiem, o co chodzi. Wiem, o co chodzi. Dobra, moi drodzy, no cóż, no będziemy działać, musimy działać, wiadomo, rozwijać hotel. Nie wiem, który tu jest dzień, jak te dni lecą. No ja muszę wbić jak najszybciej te recenzje, znaczy wiecie, te łapki w górę, tak, jak najszybciej. I co? I tutaj pomału do posprzątania. Jak najszybciej muszę je wbić, żeby można było coś zrobić. Strasznie mnie to tak denerwuje, ta ostrość. Aż mnie głowa, słuchajcie, od tego boli, jak tak on mruży te oczy, nie? To niech się myje, znowu ten ziewa. Za szybko czas leci, zobaczcie, to jest jakby... No dzień za dniem i tak, no już nie chcę się powtarzać, ale to jak ten czas biegnie jest tak, słuchajcie, irytujące dla mnie, że masakra, nie? Mnie to na przykład bardzo, ale bardzo interesuje. Napisz, drogi widzu, w komentarzu, co sądzisz o tym, że ten czas tutaj tak szybko biegnie, czy też jest dla ciebie to dosyć irytujące. I teraz zobaczcie, wejdziemy do komputera i zobaczymy. Teraz powinna ta... No ale 106 nadal się świeci jako brudna, czyli co? Śmieci nie wyniosłem, tak? Czyli będzie zaliczona 106 jako czysta, jeśli ja co? Te śmieci tu wyrzucę. A ja nie mam śmieci przy sobie, co jest? Ja nie mam śmieci przy sobie, co się stało z tymi śmieciami? Bo ja rozumiem, jeśli worek ze śmieciami został w pokoju, tak? No to ja to rozumiem w tym momencie, że jest nieposprzątane. No to jakiś tam sens ma. No ale ja tu worka ze śmieciami, widzowie, moi drodzy, nie widzę. No czy w łazience? Zobaczcie, no czyli coś, jakiś jest błąd, bo jest zaliczane jako no nieposprzątane, no nie wiem, na suficie coś jest. Rozumiecie, o co chodzi? Coś tu jest mocno nieryn. Uzupełnione alkohole, posprzątane, śmieci, słuchajcie, posprzątane, no nie wiem, co mam, mopem przelecieć, jeszcze czegoś nie zauważyłem? A, okej. No tego akurat nie było widać, nie, że tam było nadeptane do sprzątania. Czyli co, teraz będzie, no dobra, no ale to jest takie, wiecie, troszeczkę takie... No jest, widzicie, jest teraz okej. Wszędzie mamy po $60 za pokój, nie mamy niestety nigdzie więcej. No ta kasa trochę wolno leci. No myślę, że będę musiał na pomalowanie ścianu zbierać kasę, ale to raczej będzie dosyć duży wydatek. Czy my w ogóle możemy jakiś apartament odblokować kolejny? Nasz apartament. To nie są apartamenty, to są małe pokoiki. 108, 109, a tu co jest? A, $1000, o kurde. O kurde, widzowie, $1000 ten pokój. Tutaj jest piwnica, tak, dobrze, to już się nauczyłem. Te są za 1000, to nas nie stać. 750, to też nas nie stać. Tutaj mamy odblokowane. Znowu 1000. Taki większy trochę jakby apartament, dobra. Czyli 750 najmniej muszę mieć zarobione. To te duże są za 1000, a tu są takie średnie chyba. Tak dookoła chodzimy, no. Te duże są za 1000, okej. Okej, a tu mamy wszystkie odblokowane, no bo to jest 109, 106, co ta pani wyszła, czyli co, aha. Dobra, no to już trzeba sprzątać. Dobra, widzowie, no co ja wam mam powiedzieć, no. Co chwilę uzupełniać, to się nie opłaca, jak ktoś na jedną dobę przyjeżdża, bo zobaczcie, ile my na to uzupełnianie tych alkoholi, a wszyscy zawsze wychleją. Czy ja w ogóle mam takie pytanie, czy ktoś do tego mojego hotelu, słuchajcie, przyjeżdża, kto by tak nie chlał alkoholi? No sami spójrzcie, ile to jest flaszek. Przecież ja pierdzielę, tam jest chyba cała 12 piw, tam jest, tak nie więcej. Kto normalny przyjeżdża do hotelu i z lodówki hotelowej wypija 12 piw? To jest naprawdę dziwne, nie? Dobra, już posprzątamy. Do końca przygotujemy ten... Dziwne to jest nie tak coś. Tutaj na pewno jest też niedopracowane, bo jeśli ja płacę za taki karton piw, powiedzmy te $25 tam, tak? No to ten karton jeden powinien mi na przykład na 2 uzupełnienia wystarczyć, a nie, że jeden klient, no chyba ci klienci, a no tak, nie pomyślałem, widzowie, no wszystko się wydało. Przecież ci ludzie wypiją 1-2 piwka, a resztę w torebkę. Zapomnieliśmy. My zapomnieliśmy, moi drodzy, kochani. My zapomnieliśmy, że ludzie z hotelu wynoszą wszystko, co zostaje. Dlatego zawsze te lodówki są puste. No, widzicie? Lodówki są puste, bo Oni zawsze wynoszą. Dobra, czyli teraz możemy jeszcze dla pewności sprawdzić. 108 powinna być na biało, czyli jest gotowa. Jeżeli tak, to wszystko się zgadza. No to teraz już rozumiem. No 108 jest gotowa, natomiast 107 nie. Bo chyba ktoś opuścił właśnie 107. No i widzicie, no w kółko te same czynności. O, pan na 3 dni przyjechał, jak miło. Jak miło, już mamy 700 na koncie. 108, a to mówiliśmy 107 teraz. Podoba mi się, że ktoś na 3 dni przyjeżdża, tak, zdecydowanie. No tylko tak jak widzicie, no nie wiem, czy tu jakiegoś pracownika będzie trzeba zatrudnić. Ja bym coś... A, znowu śmieci. Ja bym na pewno, moi drodzy, był za tym, żeby... A, dobra, mamy i to była ostatnia... No widzicie, szybko te alkohole nam się kończą. O, w łazience akurat do dziwo nie nabałaganili, okej. Okej. No cóż, no co ja wam powiem, a tutaj, o widzicie, znowu by była wtopa, moi drodzy. Icho tam. Znowu by była wtopa, bo jakby nie do końca zawsze widać, gdzie jest nabrudzone. Czyli przypuszczam, że jak w łazience jest czysto, to też jest jakieś podejrzane. To jest brud? Nie brud? Nie wiem. Dziwnie to zrobione. Co się z tym workiem stało? Dobra. Dobra, musimy wyrzucić. Czekaj, panie, chłopie, poczekaj. Ale widzicie te chmury, to wszystko, to jest okropne dla mnie. To jest tak dołujący klimat. Tą drogą jestem ciekaw, czy my z tego hotelu jesteśmy w stanie wyjść tam, gdzie ta ciężarówka jeździ, ale nie chce mi się sprawdzać. Pewnie nie. To już w Supermarket Simulatorze było to lepiej zrobione, bo można było ze sklepu wyjść i obejść po osiedlu dookoła. Było to takie bardziej, no... Widać, że się bardziej postarali w supermarkecie, nie? A tutaj to takie jest... No nie za tą cenę. Tyle wam mogę powiedzieć w sekrecie, że Supermarket Simulator kosztuje połowę taniej niż to. Także tu... Jeszcze się wstrzymuję z oceną, nie? Jeszcze się wstrzymuję, staram się potestować, dać im szansę, ale myślę, że to nie jest symulator, nad którym ja bym mógł więcej czasu jakoś poświęcić, przesiedzieć. Wolałbym, na ten moment szczerze wolę nagrywać odcinek z Farming Simulatora, gdzie zobaczcie, ile mam do dyspozycji. Też tam od zera serię robię. Opcja spania też jest w Farming Simulatorze. Też przecież możemy się przekimać, ale nie ma takiego ziewania chamskiego. I po prostu jakoś to jest lepiej, który to był pokój ten. A tu... Łe, to nie ten. Jeszcze kolejny się zwolnił. Łeje. To już mi się nie chce sprzątać. Już za odcinkiem sobie posprzątam. To był ten. Mamy gotowy, można gościa zamoldować i kasę zarabiać. To jest 107. Cicho tam. Lobby. 107. Widzicie, jest gotowa, także... No i 109 mi została, no i ten akcent zrobimy, że przygotujemy 109 już, żeby... No coś kasiorka leci, ale ja myślę, moi drodzy, że będę musiał tej kasy uzbierać tak z 2-3 tysiące, żeby... wziąć się za remonty. Wybierzemy jakąś teksturę w następnym odcinku i myślę, że to w ogóle będzie temat, słuchajcie, następnego odcinka, malowanie pokoi. Ja myślę, że to będzie dobre. O, jeszcze nam się akurat udało. Będzie to, moi drodzy, myślę, że dobry temat na następny odcinek. Ja chcę po prostu, przelecę sobie tam parę dniówek poza odcinkiem, żeby, wiecie, to i kasy troszkę tam, że tak powiem, nafarmić, tak? Także sobie przelecę i nie będę raczej już żadnych mebli wymieniał na ten moment. No może tam jakiś obrazek się dokupi, ale to zobaczymy. Póki co... Póki co to ja będę chciał trochę nafarmić tej kasy, żeby... No mówię tak o 3000. Żeby móc, moi drodzy, zrobić kolory ścian, bo myślę, że to może na jakość nam wpłynąć. Ewentualnie zastanowię się nad apartamentem. No bo 700, ten który jest do... odblokowania za wyższą kasę. I teraz mam dylemat. Raczej wydaje mi się, że skoro mamy 4 pokoje, lepiej byłoby je przemalować i zrobić po prostu, no bo więcej kasy byśmy dostawali, tak? Więcej kasy byśmy dostawali, więc lepiej te kolory przemalować, zrobić to, może gdzieś tam coś jeszcze dodać, no, że jakiś obrazek zawsze tu można powiesić, to też wpływa na jakość. Może drugą lampę, nie wiem. Ale no to wiadomo, no na to musimy mieć kasę. Także myślę, że to będę robił, moi drodzy, w następnym odcinku. Zobaczymy, zanotujcie i sobie zapamiętajcie, ile mamy kasy. 950. No ja tutaj poza domawianiem alkoholu, który nawet zrobię jeszcze z wami, bo będę musiał domówić, żeby móc uzupełnić no chociaż te 6, bo nie wiem ile mi to tam wyjdzie. No i zobaczymy, co uda nam się zrobić w następnym odcinku. Jeśli chodzi o te remonty, o 109 już się znowu obrudziła. Wydawało mi się, że dopiero co sprzątaliśmy 109. Albo może gościu tylko na dzień przyszedł. Ej. Chwila. Czyli coś musiałem pominąć. Gdzie? Tu jest nabrudzone znowu, widzicie? Czyli pewnie gościu nie był zadowolony z tego powodu. Widzicie, a tu na to trzeba zwracać uwagę. No z jednej strony to jest dobre, bo budzi naszą spostrzegawczość, ale z drugiej strony no, takie ślady butów, no to takie słabe. Widzicie, teraz 109 jest super. I zobaczmy, jakie my mamy te opinie. No tu jedna osoba nam dała 2 gwiazdki. Reszta nam, no 3 osoby nam dały po 2, a reszta jest zadowolona. Ci, którzy właśnie nam dali po 2 gwiazdki, to dlatego, że nie mieli posprzątanego pokoju, czyli to jest, moi drodzy, powód. O, idą kolejni klienci, kolejna kasa leci. No, czyli to jest, moi drodzy, główny powód, że nie mieli posprzątanego, a nie mieli, bo ja się motałem, dlaczego tak się dzieje. Teraz już wiem, trzeba zwracać uwagę. Jak się świeci na żółto, to mamy nieposprzątane, czyli dobrze, że to jest tak zrobione. Widzicie, 109 można zameldować. Bardzo fajnie, moi drodzy. To mi się akurat podoba, że jest to tak zrobione. A tutaj? Aha, bo tutaj dopiero ktoś zwolnił ten pokój. Dobra, moi drodzy, ja już to sobie myślę, że sam ogarnę. Mam nadzieję, że ten gałgan mi nie zacznie zaraz znowu ziewać. Ja to sobie ogarnę. Widzicie, trzeba zwracać uwagę bardzo dokładnie z tym sprzątaniem, bo tak jak śmieci widzicie, o, tu są na przykład, nie zawsze widać te ślady, nie? Jak nie widzicie tych śladów, to faktycznie można się zamotać. Dobrze, no to jest fajne info. To jest w sumie ważne info bardzo. No, na razie te skromne $60 będziemy kasowali za dobę. No nic tu na razie nie podniosę. Myślę, że zrobimy to właśnie w następnym odcinku, gdzie ta stawka wzrośnie, bo no trzeba zbierać kasę, żeby zrobić te tekstury, te tapety. No zresztą ja może się przymierzę i albo zrobimy tak, moi drodzy, że może jeden pokój zrobię, bo sprawdzę, ile to kasy kosztuje. To wtedy będę już miał jakiś tam feedback. No nie wiem, ja pamiętam, że ostatnio po 5 tekstur zamawiałem, tak? Sprawdźmy, zrobię to jeszcze z wami. To będzie nam łatwiej wtedy wyliczyć. Chodzi o podłogę i ten. Więc, moi drodzy, no to 106 jest, którą tam czyścimy, no to już tam nieważne. Bo to chodzi o to. No ja bym chciał, słuchajcie, taki fajny niebieski może. I z tego co... A, widzicie, to jest sporo kosztów. To 6 trzeba takich zamówić. A gdzie tu jeszcze zamówić, słuchajcie, podłogę? Za co tu jeszcze podłogę zamówić? To nie jest tak hopsiu, moi drodzy. To nie jest tak hopsiu. Czekaj tam, chłopie, no. Ja i tak zaraz będę ziewać, zacznę. I tu jest jeszcze nieposprzątane. Wynika to z tego, że nie wyprałem pościeli. Dobrze, czyli wiemy, o co chodzi w 6. Znaczy 106, wiadomo, a gdzie ja idę. Aż sam się, słuchajcie, motam, gdzie tu chodzić. No troszeczkę. Tylko powiem wam, ja nie widzę w tym, tak jak jest to przedstawione w opisie. Tak szczerze, moi drodzy, to ten pokój jeszcze zrobię z wami. Będziemy kończyć odcinek. Natomiast, drogi widzu, będzie mi bardzo miło już tradycyjnie, jak zostawisz łapkę w górę, komentarz pod filmem dla lepszych zasięgów. Daj znać, jak ci się ta seria podoba, jak w ogóle ci się ten symulator podoba. No mi póki co średnio bym powiedział. Średnio bym powiedział. Argument jakiś na to mam, no taki, że... Zobaczcie, w Supermarket Simulatorze mieliśmy co chwilę podnoszenie tych poprzeczek, te możliwości rozwoju produktów. No wiadomo, w hotelu tego nie ma. Natomiast jest to troszeczkę tak, myślę, że kończą się tu jakieś możliwości rozwoju. Nie widzę na razie możliwości, żebyśmy mogli coś robić z naszym hotelem na zewnątrz, a szkoda, bo powinna być taka możliwość. Który to był pokój? 106. W ogóle tak w środku też nie jestem do końca przekonany, czy są możliwości, jeśli chodzi o jakieś... Moi drodzy! Moi drodzy, zobaczcie, to już jest po farbie. No zrze tą kalafę. Zobaczcie, tyle kasy wydałem, prawie 1000 na przemalowanie, a 60 nadal jest za dobę, czyli to nic nam w sumie wiele nie zmieniło. Coś tam podniosło, ale... 106. Zobaczmy, czy 106 teraz jest czysta. No niby jest czysta, no ale widzicie, też jest 60 za dobę, czyli no to tak średnio, nie? Te malowanie jest średnio opłacalne, czyli 1000 na pokój to jest mało, bo jeśli podłoga plus malowanie, no to przypuszczam, że 2000 na pokój musimy wydać. Taki jest mój wniosek, widzowie. I teraz chciałbym wiedzieć, czy na przykład tutaj bym mógł malować. No niby, słuchajcie, niby, ale nie, to by się okazało w praktyce. Zobaczcie, jakie tu są te brzydkie lampy. No sam hall też powinien jakoś... Ojej, tutaj jeszcze szumy lecą z tego radia. Kurde, no. Radio powinna być możliwość wyłączenia. No dobrze, moi drodzy. Ten gałgan ziewa, więc weźmy go do spania. Poślijmy. Pokoje zajęte. Zobaczymy, czy jak się obudzimy, to będzie więcej kasy. Ja już kończę ten odcinek. Mówię, 2 dniówki sobie gdzieś tak przelecę. No chyba trochę więcej niestety, bo... O, gdzie ja do pralki idę? Chyba więcej niż 2 dniówki, bo muszę trochę kasy nafarmić, żeby móc coś tam osiągnąć, nie? Także troszeczkę więcej chyba mi się wydaje będzie tutaj tego działania. Żegnam się z wami, moi drodzy. Jesteś super, drogi widzu, uśmiechnij się. No i to już tradycyjnie gorąca prośba na koniec. Zostaw łapkę w górę i komentarz pod filmem. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymaj się. Cześć!